Witamy dzisiaj pastora Andrzeja Jeziernieckiego, który jest prezbiterem naczelnym Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznych. Chcielibyśmy zadać kilka pytań prezbiterowi. To oczywiście taki był czas moich młodych lat. Tak? Miałem wtedy 18 lat, okres, w którym po prostu jakby trochę odszedłem od Boga. I na mojej drodze stanął obecny mój przyjaciel Krzysztof Czechowski, który był nawróconym człowiekiem, głęboko wierzącym człowiekiem, i zaczął mówić mi świadectwo o swoim nawróceniu. Ja znałem życie jego sprzed nawrócenia i powiem szczerze, że to wywarło na mnie głęboki wpływ. To znaczy zobaczyłem, że to, co mówi, nie jest zwykłą teorią, ale jest czymś bardzo konkretnym, bardzo praktycznym. Kupiłem sobie Ewangelię Jana, zacząłem czytać tą Ewangelię, czyli czwartą Ewangelię, i byłem bardzo dotknięty tymi słowami. Mogę powiedzieć, że wtedy jakby osoba Pana Jezusa mocno uderzyła mnie. Ta postawa Syna Bożego, pełna miłości, Jego działalność, manifestacje cudów, znaków. To bardzo, bardzo, bardzo mnie poruszyło i postanowiłem wtedy właśnie, że oddam swoje życie Chrystusowi. Postanowiłem, że przynajmniej wtedy, jako młodzieniec, taki 18-latek, niespełna 19-latek później, postanowiłem, że wszystko oddam dla Boga, że jestem gotów wszystko Mu oddać. Oczywiście ja tego nie rozumiałem tak do końca, co mówię i o czym myślę, ale tak postanowiłem zrobić i wtedy też trafiłem do zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Lublinie. Tam był pastorem Władysław Rutkowski. To był bardzo dobrze prosperujący kościół, dobrze działający, wiele osób, wiele ludzi. No i tak się zaczęła moja świadoma relacja z Bogiem. Jezus Chrystus, oczywiście, kiedy poznawałem Pana Jezusa w wieku 18-19 lat, był Synem Bożym, był Synem Boga. Dzisiaj mogę mówić, że oczywiście jest moim Panem, jest moim Zbawicielem, jest moim Bogiem, wierzę w Niego głęboko, kocham Go z całego serca i pragnę Mu naprawdę służyć. Mogę też mówić, że jest moim przyjacielem, w takim sensie, że wierzę w Jego głęboką przyjaźń też, tak? Wierzę w Jego głęboką przyjaźń i wierzę w Jego głęboką troskę o mnie, w Jego głębokie staranie o mnie, o mój dom, o to, co robię. Także no, zajmuję taką szczególną pozycję w moim życiu, szczególną pozycję. Staram się, żeby Syn Boży, Jezus Chrystus, był dla mnie osobą numer jeden, żeby był osobą najważniejszą dla mnie. Myślę, że z tego wynika też to, że mogę być błogosławieństwem, nie wiem, dla mojej rodziny, dla mojego domu, dla moich przyjaciół. Że wszystko, co mam, ja tak wierzę i głęboko to czuję i przeżywam, że to wszystko zawdzięczam Chrystusowi. Mam, wiadomo, z jednej strony jest wiedza o Bogu, tak, jestem świadomy Boga, Jego istnienia. I to jest bardzo ważne, ale też czuję Boga swoim sercem. Mogę mówić o uczuciach też, tak? To nie jest taka sucha relacja z Bogiem, bez uczuć, bez emocji, ale to jest relacja, która jest też napełniona uczuciami. Na przykład bardzo lubię się modlić. Jak niektórym to sprawia trudność, tak dla mnie, powiedzmy, modlić się godzinę rano, czy dwie, a czasami trzy, czasami dłużej, nie sprawia problemu. Czytanie systematyczne Pisma Świętego dla mnie jest, no nie powiedziałbym, że rozkoszą, ale jest czymś bardzo przyjemnym. Czymś bardzo przyjemnym. Lubię po prostu czytać Pismo Święte. Nie robię tego dlatego, że muszę to robić, nie wiem, bo jestem pastorem czy zwierzchnikiem kościoła, ale po prostu lubię to robić. Lubię relacje z Bogiem. Mogę powiedzieć, nie ma w tym przesady, że czekam na tą relację. Tak jak nabożeństwa. Ja na to czekam. Ja
jakby czuję, że coś czeka mnie, coś szczególnego, coś fajnego, coś dobrego. Kościół jest zgromadzeniem ludzi świętych. Kościół jest dziełem Ducha Świętego. Pomijając teologię, powiedzmy rozumienie słowo eklesja czy kachal, tak? Nie będziemy tutaj wchodzić w taką teologiczny wykład. Kościół jest przywilejem dla mnie szczególnym, ponieważ mam świadomość, że kiedy się zbiera lokalny kościół, czyli w naszym języku protestanckim zbór katolickim, parafia, kiedy się zbiera w jednym miejscu razem, jest ciałem Jezusa Chrystusa, jest Chrystusem, który egzystuje na ziemi. Także kiedy mam relację ze zborem, to tak jakbym miał relację z Chrystusem. I oczywiście, że ci ludzie z osobna, nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy bezgrzeszni, mamy problemy różnego rodzaju, czasami bardzo poważne, ale mimo to tworzymy to ciało Bożego Syna. I ta przynależność jest bardzo ważna. Oczywiście, że wynika z Pisma Świętego, że jest konieczna też, tak, dla ludzi wierzących, ale dla mnie osobiście ja nie mówię o konieczności, ja nie mówię o teologii. Ja mówię o tym, że to jest moja rodzina. Tak? To nie tylko taki slogan protestancki bracie i siostro, ale to jest faktycznie taka prawdziwa rodzina. To jest prawdziwa rodzina. Prawdziwy dom. Przede wszystkim chciałbym bardzo, jako zwierzchnik kościoła w Polsce i pastor zboru w Kielcach, bardzo bym chciał, bardzo się o to modlę, o reformację. Uważam, że Kościół powinien się reformować. Bo jakby to coś, co powinno być obecne w Kościele. Reformowanie, reformacja. Odnawianie Kościoła, odnowa Kościoła. Czy to moralna, czy też duchowa, czy doktrynalna, teologiczna. Modlę się gorąco do Boga i moim marzeniem jest, żeby Kościół powrócił do Pisma Świętego, żeby fundamentem Kościoła stało się Pismo Święte, żeby to był fundament naszej wiary, osoba Pana Jezusa, która się wyraża przez Pismo Święte, przez Słowo Boże. To jest moim głębokim marzeniem, żeby ludzie naprawdę zaufali Bożemu Słowu, żeby ludzie naprawdę zobaczyli, jak wielką wartością jest modlitwa, że to nie jest przykry obowiązek, taki trochę pozbawiony jakichś, nie wiem, przyjemności. Nie chodzi o jakieś klepanie tak zwanych pacierzy, tak? Bez obrazy dla nikogo oczywiście tutaj. Ale że to jest coś wspaniałego, że ja mogę rozmawiać, mogę przebywać z Bogiem Wszechmogącym, Ojcem, Synem, Duchem Świętym. Mogę mieć z Nim relację, z tym, który jest Twórcą całego Wszechświata, który zwinie ten Wszechświat, jak mówi apostoł do Hebrajczyków, jak stary płaszcz, tworząc kiedyś tam przyszłości, to jest sprawa eschatologii, tworząc nowe niebo i nową ziemię. To jest wielki, wielki, wspaniały dar Ducha Świętego. Jeśli chodzi o cały ruch protestancki, tak, począwszy od XVI wieku, naszą bolączką, naszym głównym problemem, to jest niestety rozłam. To są rozłamy, to są podziały. Tak. Nie trzeba być jakimś biegłym historykiem czy teologiem, żeby stwierdzić, że protestantyzm się nie przyjął w Polsce tylko dlatego, że były rozłamy, tak, między kościołem, nazwijmy to ogólnie luterańskim, kalwińskim i bracia czescy. Tak. Gdyby oni doszli do porozumienia, gdyby oni działali razem, w jedności, nie tworząc oczywiście jakiejś tam jednej kongregacji, mogą być trzy, ale gdyby była współpraca, jedność, przyjaźń, bylibyśmy dzisiaj krajem protestanckim. I to jest problem podstawowy. Jeśli tego Bóg nie pomoże nam wyeliminować, będzie ciężko zbudować kościoły, nie wiem, protestanckie, ewangelikalne. To jest poważna przeszkoda niestety. Brak współpracy, brak jedności. To przeszkadza, żeby rosły nasze zbory, czy parafie, jak to nazywają katolicy, żeby się pomnażały i żeby wzrastały jakościowo i liczebnie. Dobrze. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo.